A gdybyśmy tak przez dekady mogli być młodzi? Niewykluczone, że za trochę okaże się, że osoba 80-letnia to jest tak, jak kiedyś była 40-letnia. To jest w zasięgu możliwości nauki, ale nauce trzeba pomóc. Radio naukowe. Przez stulecie obiecywano nam magiczne zabiegi, zaklęcia i eliksiry młodości. Czy XXI wiek przynosi nam kolejne obietnice, czy jednak naprawdę nauce udało się znaleźć substancję, która na lata utrzyma nasze ciało młodym? Czy w aptekach będzie kiedyś tabletka na młodość? Czym jest starzenie? I co zrobić z naszym ciałem, by utrzymać je w formie tu i teraz? Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast napędzany przez społeczność patronów i patronek w serwisie Patronite. Odcinek 37. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Włącz wiedzę. A gościem Radia Naukowego jest profesor Ewa Sikora z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu. Chciałam panią zapytać, czy starzenie się to jest błąd ewolucji, czy może jej wynalazek? Och, bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bardzo trudne pytanie, ale w zasadzie z drugiej strony jest to pytanie łatwe, bo można powiedzieć prosto. Oczywiście, że nie jest to żaden wynalazek ewolucji. Ewolucji nie zależało na tym, żebyśmy żyli długo. Ewolucja działa w ten sposób, że mamy być sprawni, mamy wydać na świat jak najbardziej sprawne potomstwo, a reszta nie jest istotna, więc można powiedzieć, że starzenie to jest raczej taki efekt uboczny ewolucji, bo jeżeli sobie przypomnimy, ile lat średnio żył człowiek w epoce kamienia łuponego, w epoce łowiectwa, to przecież to było 30 lat mniej więcej, czyli tylko tyle, ile trzeba było, żeby wydać na świat potomstwo. Natomiast to rozwój cywilizacji sprawił, że żyjemy coraz dłużej, dlatego że ujawniła się ta możliwość, ten efekt uboczny ewolucji dopiero teraz się ujawnił, bo dostaliśmy możliwość dłuższego życia, prawda? To jest związane z tym, z rozwojem medycyny, z rozwojem higieny. Potrafimy zwalczać wiele chorób, potrafimy zadbać o siebie, zadbać o nasze środowisko, nie mamy wrogów. To też chyba, pani profesor, czasami wydaje mi się może powodować, bo w niektórych osobach są takie tęsknoty za tymi odległymi czasami, mitycznymi niemalże sprzed pisania historii, gdzie żyliśmy zgodnie z naturą i nie było tych wszystkich chorób cywilizacyjnych. Jasne, że są takie choroby, które wynikają chociażby z zanieczyszczenia środowiska, ale no, część tych chorób właśnie, czy duża liczba nowotworów, no, część się ujawnia z wiekiem, a wcześniej w tych dawnych, mitycznych czasach, no to po prostu nie dożywaliśmy takiego czasu. Mhm. Ależ oczywiście tak, są takie teorie spiskowe bardzo niedobre, które mówią na przykład, że odkąd się szczepimy, są szczepionki, to zaczęliśmy chorować na nowotwory. No po prostu bzdura. Żyjemy dłużej. Kiedyś te nowotwory, po pierwsze, się nie miały czasu na ujawnienie się. Chociaż po też drugie, były, bo są chociaż, takie ślady, tak, prawda? Mhm. Oczywiście. Po drugie też, no, potem jak już zaczęły się czasy cywilizowane, to też na początku ta diagnostyka przecież była w powijakach i nie umieliśmy diagnozować. Często ludzie umierali nie wiadomo z jakiego powodu. A mogły to być po prostu nieujawnione nowotwory. Więc oczywiście czasy te przedcywilizacyjne byłyby bardzo fajne do życia, gdybyśmy mieli jednak pewne udogodnienia cywilizacji. Bo tak to przecież niebezpieczeństwo czekało na każdym kroku na nas. Mogliśmy zostać pożarci, zabici. Wystarczyło mieć złamaną nogę, żeby już nie dożyć 70 lat, tylko umrzeć w wieku 20 lat z powodu tej złamanej nogi. Prawda? Musimy sobie to zdecydowanie uzmysłowić, że to cywilizacja po prostu dała nam możliwości dłuższego życia, których ewolucja specjalnie nie przewidziała ani nie dbała o nie. No po prostu stało się dlatego, że ewolucja była nastawiona na to, żebyśmy żyli sprawnie właśnie do tego momentu, kiedy możemy się rozmnażać. Potem już te mechanizmy, które zostały przez ewolucję jakoby stworzone, one zaczynają działać też trochę na naszą niekorzyść. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale my to nazywamy
takim terminem antagonistyczny pleiotropizm, to znaczy to, co w młodości nam jest niezbędne do życia, na starość jest szkodliwe, działa przeciwko nam. Tak, najprostszym tego przykładem może być to właśnie, że układ odpornościowy jest po to, żeby nas bronić przed różnymi patogenami. On musi się rozwijać, musi sprawnie działać, dzieci dużo chorują, dlatego że musi wytworzyć się pamięć, prawda, układu odpornościowego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te działania, tworzą się stany zapalne, które są związane z infekcjami, z patogenami. Natomiast potem na starość okazuje się, że ten taki troszeczkę rozbuchany, rozbiegany układ odpornościowy zaczyna nas pomału zabijać, bo działać przeciwko nam jest to właśnie, czyli ewolucja dążyła do tego, żebyśmy jak najsprawniejsi byli do momentu prokreacji, zakończenia prokreacji. A w jaki sposób nas zabija? Właśnie to jest ta kwestia nowotworów? Nie, to nie jest kwestia nowotworów, to jest tak. To można najprościej ująć w ten sposób i sprowadzić do starzenia komórkowego, bo organizm jest zbudowany z komórek. Wiadomo, że komórki są to podstawowe cegiełki, w nich wszystko się dzieje. I teraz te komórki sprawnie działają, dopóki jesteśmy młodzi, a potem wraz z wiekiem komórki zaczynają się starzeć. Co to znaczy, że zaczynają się starzeć? One są bardzo wrażliwe, wszystkie komórki naszego układu są bardzo wrażliwe na uszkodzenia, zwłaszcza uszkodzenia DNA. Jesteśmy podatni na uszkodzenia DNA, dlatego że po prostu żyjemy w atmosferze tlenu. Charakteryzujemy się metabolizmem tlenowym, oddychamy tlenem i tlen i także produkty, które powstają z metabolizmu tlenu w mitochondriach, niszczą nasze DNA, atakują. I oczywiście mamy możliwości naprawy, organizm ma możliwości naprawy, ale w pewnym momencie te naprawy też zaczynają słabnąć. I wtedy następuje starzenie komórkowe, które towarzyszy nam całe życie nasze. Natomiast dopóki jesteśmy młodzi, mamy układ odpornościowy sprawny, to te stare komórki, one po prostu, ja zaraz powiem dlaczego, ale one nie są korzystne dla nas, one są eliminowane przez układ odpornościowy, który jest sprawny. Z wiekiem układ odpornościowy też pod wpływem uszkodzeń zaczyna się starzeć, nie potrafi już tak dobrze eliminować starych komórek. I stare komórki są bardzo niekorzystne dla naszego organizmu, chociaż też mają swoje cechy pozytywne. Musimy pamiętać o tym, że zawsze są dwie strony medalu. Ale teraz powiedzmy o tych negatywnych cechach. Stare komórki nie są podatne na śmierć, ani nie są podatne na eliminację przez układ odpornościowy. Natomiast one zmieniają swoje funkcje. Zaczynają, to jest najważniejsza cecha starych komórek, chociaż nie jedyna. Pamiętamy, że to pod wpływem tych uszkodzeń, które nie są naprawialne, one zaczynają do środowiska wydzielać bardzo dużo związków różnych, między innymi cytokin prozapalnych. I teraz w pewnym momencie, jak się starzejemy, mamy dużo komórek, to tak jakbyśmy byli ciągle w takim stanie zapalnym nasz organizm, który jest korzystny w młodości do zwalczania patogenów, ale jeżeli on nie towarzyszy zwalczaniu patogenów, tylko jest tak zwany sterylny, to bardzo niekorzystnie działa na nas, dlatego że też powoduje starzenie kolejnych komórek. I w ten sposób jest to taka akceleracja, przyspieszenie. Czyli nasz układ odpornościowy reaguje na te składniki chemiczne, które są wydzielane przez starzejące się komórki? Nie tylko nasz układ odpornościowy. Wszystkie komórki reagują na te czynniki, bo czynniki, które wydzielane są, w ogóle komórki wydzielają bardzo dużo czynników. One wydzielają różne czynniki, dlatego żeby się między sobą komunikować. Prawda? Muszą się komunikować. One dają sobie sygnały. Ty musisz umrzeć, bo już coś się z tobą stało. Ty musisz zacząć się dzielić, bo potrzebujemy dużo komórek, na przykład w układzie odpornościowym, do tego, żeby zwalczać ten patogen. Czyli komunikują się. I teraz komórki stare zaczynają wydzielać nadmierne cytokiny, niepotrzebne cytokiny, które w dodatku mają taką zdolność, że powodują starzenie sąsiadujących się komórek, starzenie się układu odpornościowego i w związku z tym komórek starych przybywa w naszym organizmie, a co więcej, jest ich coraz więcej też w stanach, w miejscach zajętych chorobowo.
No to dlaczego pani profesor ewolucja nie wpadła, tutaj oczywiście ogromny cudzysłów, wiemy, że ewolucja niczego nie wymyśla, tylko to są losowe mutacje, to wiemy, ale można by jednak sobie wyobrazić takie przystosowanie, że w takim razie wszystkie te komórki, które są już stare, pyk, są wydalane z organizmu i na jego miejsce powstają nowe. I organizm się tak całościowo regeneruje. Wiemy, że są takie zwierzęta, które potrafią to robić. Umknęło mi teraz ta nazwa tego zwierzątka małego, zaraz sobie może przypomnę. Więc zdarza się tak. Stułbia. Stubia, tak, na przykład. Stubia się regeneruje, tak. Czemu powiedzmy moja wątroba, nie wiem, jakby cykl życia takiej komórki w wątrobie strzelam 5 lat, a potem przychodzi nowa i moja wątroba jest za każdym razem świeżutka. Wie pani, to jest... to. Jak Senat w Stanach Zjednoczonych, kadencyjnie. Tak, to by było wspaniale kiedyś, jak byłam młoda, czytałam taką książkę pseudobiologiczną, w której było powiedziane, że wszystkie nasze komórki wymieniają się co 7 lat, prawda? 7 lat. 7 taka szczęśliwa cyfra. Oczywiście. To już podejrzane. Tak? Tak, już podejrzane. Oczywiście nie, nasze komórki absolutnie się nie wymieniają, dlatego że też ewolucja stworzyła mechanizmy, które blokują podziały komórek. Jest to bardzo ważne, bo gdyby komórki mogły się dzielić w nieskończoność, to tak jak pani mówi, one też musiałyby mieć mechanizm, inne komórki umierania, żeby się zastępowały. Ale po pierwsze, proszę sobie wyobrazić komórki naszego mózgu. Nagle tracimy, prawda, część komórek naszego mózgu i powstają nowe, świeżutkie i jesteśmy jak te niemowlaczki czy małe dzieci, które muszą się uczyć wszystkiego od początku. Więc mechanizmy blokujące podziały komórek są bardzo ważne, natomiast w organizmie jest pula komórek, która może się dzielić i różnicować. Jak pewnie wszyscy wiemy, są to komórki macierzyste, ale ta pula jest bardzo ograniczona. To nie jest tych komórek dużo. Nasz organizm... Na skórek też się tworzy przecież na bieżąco. Na skórek też się tworzy, tak, obumiera i tworzy się, ale oczywiście jeśli chodzi o mózg, to takiej wymiany to nie ma, tak jak już powiedziałyśmy. Poza tym komórki muszą mieć blokadę, jeśli chodzi o podziały, bo to jest bardzo delikatna taka regulacja, która może się wymknąć spod kontroli i wtedy co mamy? Mamy komórki nowotworowe, prawda, które dzielą się w nieskończoność i zabijają w sumie organizm. To są bardzo subtelne procesy regulacyjne. No i też w interesie tejże ewolucji nie jest to, żebym żyła wiecznie, tylko wydała potomstwo, a potem to już do widzenia. Tak, kiedyś była taka teoria, że po prostu ewolucja działa w ten sposób, że musimy się starzeć i umierać, żeby dawać miejsce następnym pokoleniom, ale to nie do końca jest aktualne. Myślę, że w takich kategoriach aż populacyjnych to ewolucja nie działa. Natomiast chodzi o to, żeby na naszej Ziemi pojawiło się jak najwięcej nowych, różnorodnych osobników, które będą miały lepsze możliwości przystosowawcze niż, prawda, niż rodzice, niż poprzednie pokolenia. W ten sposób działa ewolucja. I w tym sensie rzeczywiście ewolucji, jeżeli już antropomorfizujemy, nie zależy na tym, żebyśmy żyli wiecznie. To zawsze jest pewną przykrą jednak konstatacją, muszę przyznać. A proszę powiedzieć, pani profesor, kiedy taka komórka zaczyna być stara? Taka komórka zaczyna być stara wtedy, kiedy zmienia swoje funkcje. Jeżeli to była komórka dzieląca się, a w naszym organizmie są komórki dzielące się, są to komórki właśnie skóry, komórki tkanki łącznej, one mają taką ciągłą zdolność do podziału i w pewnym momencie ta zdolność do podziału zostaje zatrzymana poprzez te uszkodzenia DNA, o których mówiłyśmy, prawda? I te uszkodzenia DNA są nienaprawialne, jeżeli one się znajdują w końcówkach chromosomów. Chromosomy są to takie struktury wewnątrzjądrowe, w których znajduje się materiał genetyczny DNA. I tam są uszkodzenia i wtedy sygnał idzie do tej komórki: przestań się dzielić. Komórka przestaje się dzielić i zmienia całkowicie swój metabolizm. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że to nie komórka stara nie ma zdolności do umierania, tak jakby się wydawało, że jak jest stara, to umiera. Nieprawda. To absolutnie nie jest jednoznaczne.
To jest też, uważa się, że komórka się starzeje dlatego, żeby przestać się dzielić, po to, żeby nie stać się komórką nowotworową, prawda? Bo jak ma ona uszkodzenia... Ale mówiła pani, że mamy mechanizmy usuwania tych starych komórek w końcu. Tak, jest mechanizm, dlatego że układ odpornościowy komórki usuwa, ale też mówiłam, że komórki układu odpornościowego się starzeją i tracą tę zdolność do usuwania komórek starych. W związku z tym one się nagromadzają w naszym organizmie i stare komórki nie mają zdolności do recyklingu, do samooczyszczania się, co jest bardzo ważne. To się nazywa autofagia. Młoda komórka ma zdolność do usuwania niepotrzebnych złogów, białek, wszelkiego rodzaju właśnie uszkodzeń, do takiej wewnętrznej odnowy. Natomiast takiej higieny, tak, poza to jest naprawdę cudowna właściwość, bo poprzez autofagię komórka może nawet usuwać własne organella, prawda, nie tylko cząsteczki, ale całe struktury komórkowe i wtedy to jest taka prawdziwa regeneracja na poziomie właśnie komórkowym. Natomiast stara komórka już nie ma tej możliwości, za to nabiera nowych cech. Ona zmienia strukturę jądra, zmienia strukturę cytoplazmy i funkcje. Po prostu pojawiają się w tej komórce olbrzymie możliwości wydzielnicze. Ona zaczyna działać po prostu hiperaktywnie, zaczyna wydzielać do środowiska bardzo dużo różnych związków. Niektóre działają pozytywnie, ale inne działają negatywnie, bo te cząsteczki wydzielane przez starą komórkę, po pierwsze, mogą stymulować proces nowotworowy, bo mogą pobudzać podziały komórek nowotworowych, prenowotworowych. Po drugie, one powodują starzenie komórek sąsiadujących, czyli to mówię, to ognisko starzenia zaczyna się tak bardzo, bardzo rozszerzać i komórka stara nabiera tych nowych funkcji, ale ona traci funkcje właściwe dla danego narządu, w którym jest. I nie ma nikogo, kto by ją zastąpił, nowej komórki. I nie ma nikogo. Oczywiście, że one częściowo są usuwane. Jeżeli są usuwane, to wtedy uaktywniają się komórki macierzyste. Ale pula komórek macierzystych w naszym organizmie też jest ograniczona. One też się starzeją. One nie mogą się w nieskończoność dzielić, bo gdyby mogły się w nieskończoność dzielić, to nie byłyby komórkami macierzystymi, tylko komórkami nowotworowymi. To ja teraz mam takie marzenie, że naukowcy pobierają trochę komórek macierzystych z mojego organizmu, klonują je w laboratorium i mają taką już bazę moich komórek, moich prywatnych, osobistych, Karoliny Głowackiej, z moim DNA, wszystko jest jak trzeba. No i w momencie, kiedy zaczynam być już bardzo leciwa, no to pyk, te sklonowane komórki są na przykład wstrzykiwane w okolice, nie wiem, właśnie wątroby, serca starzejącego się czy innych organów i wtedy one zastępują miejsca tych starych komórek, które zostaną jakoś tam usunięte. Może tak być, czy nie może tak być? Wie pani, to jest takie marzenie, które właściwie i można by powiedzieć jest realizowane poprzez pobieranie krwi pępowinowej. Już dla pani to jest za późno, ale powiedzmy, u noworodków można to robić, tylko że to nie do końca zdało egzamin, dlatego że możemy pobrać tak samo jak na przykład od pani dorosłej, tym bardziej od pani dorosłej, bo ze szpiku można by wyizolować od pani komórki macierzyste, ale z krwi pępowinowej można trochę więcej. Można zabankować, poczekać, potem te komórki odbankować i co się dzieje? Te komórki musimy namnożyć, ich jest mało, prawda? Nie możemy pani dać po prostu miliona komórek, bo prawdopodobnie niewiele by to pomogło, tylko trzeba zrobić z nich pulę większą, żeby zadziałały. I proszę sobie wyobrazić, że te komórki w hodowli zaczynają się dzielić, jest ich coraz więcej, ale jak ich jest coraz więcej, one zaczynają się starzeć i w pewnym momencie przestają się dzielić. Jak już jest ich dużo, są to komórki stare. Nie chce pani po prostu mieć w swoim organizmie starych komórek macierzystych, bo to nie o to chodzi. One się starzeją nawet na szkiełku w laboratorium? Ależ oczywiście, przede wszystkim się starzeją na szkiełku. To było w latach 60. Leonard Hayflick, amerykański uczony zresztą polskiego pochodzenia, po raz pierwszy pokazał, że prawidłowe komórki, nie nowotworowe,
starzeją się na szkiełku. Od tego wszystko się zaczęło. Cała piękna historia starzenia komórkowego. Bardzo długo naukowcy nie mogli znaleźć tych starych komórek w organizmie, bo się wydawało, że to tylko to jest taki artefakt, że one starzeją się na szkiełku, bo nie wiem, czegoś im brakuje, nie mają już zdolności do podziału. Potem okazało się, że nie tylko na szkiełku, że one starzeją się w naszym organizmie. Starzeją się dlatego, że się dzielą. Dobiegają do limitu podziałów, mają uszkodzenia w DNA telomerowym, koniec, nie ma więcej podziałów. Ale co więcej, komórki w naszym organizmie i na szkiełku mogą starzeć się bardzo szybko. Wystarczy, żeby nabyły pewnych uszkodzeń i one w hodowli to w ciągu kilku dni się starzeją. I w naszym organizmie prawdopodobnie też w ciągu kilku dni. To jest naprawdę... A nie można by ich sklonować? Starych? Nie, nowych. Nowych? Mhm. Nie można, naprawdę, bo każdy podział prowadzi do starzenia. Dlatego jest inny sposób, nie żeby odmładzać się poprzez pobieranie komórek macierzystych, ale naukowcy sobie pomyśleli, że można pójść w drugą stronę. Skoro stare komórki są takie niefajne, to możemy je przecież usunąć z naszego organizmu. Zrobić miejsce. I to jest niesamowity... Zrobić miejsce, tak, a poza tym jak się usunie stare komórki, to usunie się szkodliwe ich działanie na otaczające tkanki i na organizm i przestaniemy się starzeć. I muszę powiedzieć, że to jest olbrzymie odkrycie XXI wieku i są prowadzone wspaniałe badania na myszkach, które można modyfikować genetycznie, to znaczy myszy nie chorują i nie starzeją się tak jak człowiek. To znaczy starzeją się tak samo, mechanizmy są takie same, ale one krótko żyją. I to jest taki plus dla badaczy, ale myszy nie chorują na różnego rodzaju choroby, nie chorują na przykład na cukrzycę, nie chorują na chorobę Alzheimera, na chorobę Parkinsona, ale dzięki technologii nowoczesnej można im wprowadzić takie geny, które spowodują, że te myszki chorują. Czyli mamy model myszki, która jest stara i jeszcze w dodatku ma choroby związane z wiekiem, które są bardzo podobne do tego, co ma człowiek. I można zrobić następną modyfikację genetyczną taką, że jeżeli w organizmie myszy pojawią się stare komórki, a one się charakteryzują nie tylko tym, że wydzielają czynniki prozapalne, ale mają aktywność pewnych genów, której tej aktywności nie mają komórki młode. Jak się pojawi taka stara komórka z takim genem, to wtedy inny gen się aktywuje, który powoduje to, że ta stara komórka umiera. Jednym słowem, na modelach mysich możemy eliminować stare komórki. I w laboratoriach są już takie prowadzone badania, że rzeczywiście eliminuje się, jak tylko się pojawi stara komórka w organizmie zmodyfikowanej genetycznie myszy, to proszę bardzo, eliminujemy stare komórki i cofa się efekty chorób związanych z wiekiem i przedłuża się życie myszy. Oczywiście powiemy, no tak, genetycznie modyfikowane, przecież nie będziemy tego robić z naszym organizmem. No, różne są pomysły, to w nawiasie. Może tak, to wiem i to pewne rzeczy się już dzieją na świecie, ale na razie nie idźmy w tym kierunku. Myślenie powinno być takie, że zamiast genetycznej modyfikacji u człowieka trzeba zastosować związki, które powodują selektywne zabijanie komórek starych, ponieważ stare komórki są inne niż młode komórki, możemy spowodować to, że działając z zewnątrz czynnikami farmakologicznymi, uruchomimy w nich geny śmierci, czyli te komórki można wyeliminować. To są tak zwane senolityki i tych senolityków pojawia się coraz więcej w badaniach laboratoryjnych, to znaczy takich związków, które mogłyby selektywnie eliminować tylko stare komórki. Na myszach to już działa. Czyli zamiast tej całej genetycznej modyfikacji, czyli wprowadzania genu, który by uaktywnił śmierć starych komórek, wprowadzamy związek jakiś naturalny albo sztuczny, syntetyczny, przepraszam. Ale to dokładnie w postaci tabletki? Tak, będziemy łykać tabletki i będziemy się odmładzać? Możemy łykać sposób? Tabletki. My w naszym laboratorium mamy takie badania na szczurach prowadzone. Co prawda szczurom ciężko dawać tabletki, ale jest sposób na to, żeby podawać im te senolityki. I badamy zdolności uczenia się i zapamiętywania. Wyniki są naprawdę niesamowite, bo stare szczury...
zaczynają mieć pamięć młodych i zdolności uczenia się młodych szczurów, jeżeli podajemy im te senolityki przez kilka tygodni. I co więcej, na razie nie widać efektów ubocznych, takich niekorzystnych działania senolityków. Czyli to idzie w tym kierunku. Tylko, że muszę tutaj niestety też wlać troszeczkę dziegciu do tej beczki miodu, dlatego że z nauką jest tak zawsze, że jest najpierw wielki entuzjazm, wydaje nam się, że już mamy lek na młodość, mamy lekarstwo, wiemy dlaczego się starzejemy, a potem okazuje się, że to nieprawda. Otóż trzeba uważać, dlatego że komórki stare mają też pozytywne cechy w naszym organizmie. One na przykład są potrzebne do gojenia się ran. Jeżeli wyeliminujemy stare komórki, możemy mieć problemy z gojeniem się ran, mogą mieć funkcje, których my jeszcze nawet nie znamy. Jeśli chodzi o embriony, na przykład rozwój embrionalny, to tam też są stare komórki, które są eliminowane. One działają pozytywnie, dlatego że biorą udział w kształtowaniu narządów embrionu. Więc w embrionie są już stare komórki? Tak. Wie pani, to jest taki problem, że ta starość naprawdę jest względna. Nie, właśnie, ale z tym jest problem. Problem tutaj brzmi, jest związany z nazewnictwem, dlatego że tak się przyjęło nazywać te komórki stare. W polskim języku nie ma odpowiedniego na to słowa, na przykład, ale angielski język odróżnia te dwa procesy, to znaczy starość, starzenie się, wiekowienie, to jest aging. A stare komórki to są senescent, też jest słowo oznaczające, tłumaczone na polski jako stare, ale w języku polskim tego nie rozróżniamy. Więc to jest ten problem, ale to jest taki stan, starzenie to jest taki stan komórkowy, no niekoniecznie zawsze związany ze starzeniem. Natomiast on jest w ten sposób związany ze starzeniem, że nagromadzają się te stare komórki. Czyli komórka jest stara nie tyle w związku z tym, jak długo istnieje, co chemicznie jest opisywana. Jest morfologicznie opisywana. Mhm. Mówimy o fenotypie komórki starej, to znaczy, że ona się różni od komórki młodej, ale ona też ma związek ze starzeniem, bo starych komórek przybywa wraz z wiekiem chronologicznym. Mówi pani o tym, że te środki farmakologiczne mogłyby właśnie usuwać te stare komórki na podstawie pewnych związków, znaczników, ich cech. Tak. Ja chciałam zapytać, na ile to są cechy, jak to się mówi w nauce, specyficzne? To znaczy, że takie środki będą uderzać tylko w te komórki stare. Zostawmy na chwilę to, o czym pani mówiła. To jest oczywiście bardzo ważne, te ich dodatkowe funkcje, no ale powiedzmy, że z tym sobie jakoś poradzimy i okej, chcemy się pozbywać tych starych komórek. To czy będą to właśnie środki specyficzne, usuwające tylko to, czy może mamy w sobie komórki, które są trochę podobne do tych starych i one mogą dostać rykoszetem? Wie pani, to bardzo pięknie pani to ujęła. To w biologii to się nazywa takie działanie off target, czyli poza celem. I nie można tego wykluczyć oczywiście, bo nam się wydaje, że umiemy charakteryzować i określić komórki stare i możemy uderzać tylko w te cechy komórek starych, które są tylko do nich przypisane, ale okazuje się, że to nie do końca jest prawda, dlatego że pewne cechy przypisywane starym komórkom mają inne komórki, na przykład makrofagi mają też. I to trzeba rzeczywiście mieć na uwadze, że jeżeli będziemy chcieli zabić starą komórkę, idąc właśnie tym śladem, że ona na przykład ma taki gen aktywny, takie białko ma, nawet mogę powiedzieć, jest to białko P16, co by nie znaczyło, to makrofagi też mają takie białko P16. Jeżeli zabijemy makrofagi, a makrofagi są komórkami układu odpornościowego, bardzo ważnymi, to są komórki żerne, to będzie niedobrze. Dlatego trzeba bardzo uważnie patrzeć, co się dzieje. Natomiast tak jak powiedziałam, badania na myszach są obiecujące. Może można by lokalnie podawać, ale wie pani, to tak, tutaj jest o tyle problem, że w zasadzie starzeją się nam wszystkie narządy i oczywiście one starzeją się w różnym tempie, u różnych ludzi inaczej. Natomiast stare komórki są wszędzie, więc lokalnie to trudno powiedzieć, że na przykład moja wątroba jest stara, to wyeliminuję z niej stare komórki. Aczkolwiek może to nie jest taki niedobry pomysł, żeby na przykład odmłodzić tylko głowę, prawda? Ale to pani profesor, do jakiego
momentu możemy, być może będziemy mogli cofnąć te procesy starzenia? To znaczy, kiedy organizm uważa, że no właśnie, czy cofniemy to do poziomu brzdąca, czy do osoby dwudziestokilkuletniej? Kiedy jest taki moment, nie wiem, startowy dla organizmu? Musimy sobie w tym momencie powiedzieć o czymś takim, co jest związane ze starzeniem. U podstaw procesu starzenia leżą u wszystkich te same mechanizmy, to znaczy u tych osób, które się dobrze starzeją i dożyją 100 lat i u tych osób, które dożyją mniej lat, bo będą chorować na nowotwory, na chorobę Alzheimera, na choroby płuc. Natomiast podstawy są zawsze te same, tylko tempo jest różne. Starzejemy się w różnym tempie. Każdy starzeje się indywidualnie i każdy starzeje się inaczej. W tej chwili chodzi o to, nie żeby nas odmłodzić i przywrócić, prawda, do okresu niemowlęctwa czy dojrzałości, tylko żeby uderzyć w tym momencie u tych osób, które są zagrożone chorobami związanymi z wiekiem. Czyli zatrzymać, nie czyli cofać czas, ale trochę cofnąć zatrzymać. Czasami też można, ale przede wszystkim zatrzymać, zapobiec rozwojowi chorób, bo to jest bardzo ważny aspekt. Część ludzi starzeje się tak zwanie zdrowo, prawda? Większość ludzi, to jest charakterystyczne, po 60, 65 roku życia dramatycznie rośnie liczba chorób związanych z wiekiem, dlatego że starzeją się komórki w naszym organizmie. Ale nie tylko, bo znaczy my to upraszczamy, ale tak czasami trzeba uprościć. Natomiast to wszystko jest bardziej skomplikowane, dlatego że jeszcze istnieje takie zjawisko jak modyfikacje DNA, na które wpływa środowisko. I wtedy te modyfikacje DNA dotyczą metylacji, dotyczą wielu komórek. I to bardzo zmienia funkcjonowanie organizmu. I w związku z tym możemy też wpływać na te procesy, czyli procesy modyfikacji DNA, ale one znowu dzieją się w komórkach i one są nasilone w tych starych komórkach. Więc to trzeba pamiętać, że komórki to jest taki, może to jest spojrzenie redukcjonistyczne, ale one stanowią cegiełki, które decydują o tym, że cały organizm się starzeje i że powstają choroby związane z wiekiem. Ale wracając do Pani pytania, to właśnie nie chodzi o to, żeby nam przywrócić młodość. Chodzi o to, żebyśmy mogli dożyć do maksymalnej długości życia we względnym zdrowiu. Nie przekroczymy tej maksymalnej długości życia. Nie wiem dlaczego, ale pewnie ewolucja tak zadziałała, że nie udaje się do tej chwili od roku chyba 1997, w którym umarła najstarsza osoba na świecie, miała 122 lata, nie da się przekroczyć tej granicy. I tak jak cała populacja ludzi w krajach cywilizowanych, spodziewana długość życia, średnia długość życia idzie ku temu właśnie, ku granicy 100 lat, tak ta maksymalna długość życia się nie zmienia. Co byśmy nie robili, to prawdopodobnie nie przekroczymy tej granicy, ale mamy szansę na to, że w wieku 80-90 lat będzie coraz więcej sprawnych ludzi. I o to chodzi. Ale to ja bym Pani Profesor chciała, jeśli mogę, tak sobie zażyczyć, bo mówił Pani o tych środkach farmakologicznych, to wzbudza naprawdę ogromne i nadzieje i wyobraźnie. Ja w tym roku skończę 33 lata, jest fajnie. Myślę, że tak 35 to jest w ogóle super wiek, żeby w takim stanie cielesno-umysłowym przeżyć kolejne 50 lat. Czy to może kiedyś tak wyglądać, że właśnie gdzieś przed 40, w okolicach 40, no nie wiem, po 50 niech będzie, od 50 to będzie refundowane przez NFZ, będziemy przyjmować takie tabletki, które będą właśnie hamować ten proces, nie tyle nas cofać do 20-kilkulatki, bo wtedy byłam bardzo niemądra, więc w ogóle nie chcę wracać do tamtego czasu, ale powiedzmy właśnie taki wiek średni, że to będziemy żyć przez dziesięciolecia w sile wieku. Wie Pani, znaczy to jest marzenie także naukowców i właśnie o to chodzi, żeby uderzyć w odpowiednim momencie, bo też muszę Pani powiedzieć, że jak badamy nasze szczury, to jeżeli dajemy te senolityki szczurom młodym, to tam nie ma żadnego efektu. To nie jest tak, że młode szczury będą jeszcze młodsze. Po prostu w organizmie muszą być nagromadzona pewna ilość tych starych komórek, żeby je usunąć i przywrócić stan sprzed akumulacji tych starych komórek. Bardzo dobrze Pani mówi, no może Pani jeszcze jest troszeczkę za młoda, ale tak za parę lat, to dobrze byłoby, żeby już Pani te senolityki zaczęła łykać
i wtedy utrzymała sprawność fizyczną i umysłową do późnego wieku, ale muszę pani powiedzieć, że te senolityki w dużej mierze to są związki naturalne, które i tak możemy łykać w postaci naszego codziennego pożywienia, a poza tym takim świetnym senolitykiem jest ruch, duża ilość ruchu, to wszyscy wiedzą. Oczywiście, jeżeli będziemy aktywni fizycznie, to nie to, że zatrzymamy proces starzenia, ale na pewno opóźnimy. To jest bardzo ważne. Czyli ruch też powoduje usuwanie starych komórek? Tak, ruch powoduje usuwanie starych komórek. Ruch powoduje to, że te zmiany w DNA, metylacje, one się cofają. One są na szczęście odwracalne i mogą się cofać. W związku z czym mamy możliwość wpływania na nie. A poza tym trzeba pamiętać, tak jak powiedziałam, wszystkie naturalne rośliny, warzywa, owoce mają w sobie senolityki. Tylko... No ale w jakich ilościach, pani profesor? Ile mam ja tej marchewki zjadać? No. Tak, to oczywiście dlatego będziemy szukać tej tabletki wyciągu z tej marchewki czy z czegoś innego, żeby po prostu łykać, i to idzie w tym kierunku rzeczywiście. Jest szansa, natomiast ja bym nie liczyła na to, że osiągniemy wieczne życie, wieczną młodość, że kamień filozoficzny już będzie, prawda? Ale to ja nie chcę. Nie. Wiecznie nie. Ja nie chcę żyć, ale tak... 120, może być 110, tak. Okej. Okay. Krakowskim targiem. Nie wiem w ogóle skąd to określenie krakowskim targiem, ale nie będzie. 110. Ale właśnie w ciele, dobra, 40-latki. To jest realne, czy to jest science fiction? Nie, ja myślę, że to jest jak najbardziej realne. Nawet jeżeli spojrzymy na to, proszę pani, pani ma 33 lata. Patrzę na panią, jest tak. Pani w wieku mojego syna, młodziutka. Dobrze, pozdrowienia. Tak, dziękuję. Przypomni na sobie pani kobietę balzakowską, 30-letnią staruszkę, prawda? To już był koniec życia. Pani jest u progu życia, więc to się naprawdę też zmienia. Tak samo i 40-latkowie, 50-latkowie, to wszystko są jeszcze ludzie relatywnie młodzi w porównaniu z tym, co było wiek czy dwa wieki temu. Więc to idzie w tym kierunku. Niewykluczone, że za trochę okaże się, że osoba 80-letnia to jest tak, jak kiedyś była 40-letnia. To jest w zasięgu możliwości nauki, ale nauce trzeba pomóc. Trzeba dbać o środowisko, trzeba dbać właśnie o ruch, o dobry sposób odżywiania, bo to bardzo pomaga. Ja wiem, że wszyscy chcielibyśmy zasiąść przed komputerem i telewizorem i sobie łykać zamiast chipsów jakieś fajne tableteczki i jesteśmy młodzi, ale to się tak nie da. To trzeba troszeczkę wysiłku, trzeba też wysiłku umysłowego, trzeba dbać o to, żeby nasz umysł pracował, bo to wszystko stymuluje dobrą pracę komórek i naprawdę eliminuje stare komórki. Zanim będą te tabletki, to trzeba właśnie, to, ale wie pani jak to jest, to są rzeczy, które wiemy od dawna, chociaż jest pani pierwszą osobą, która mi to tak precyzyjnie fizykochemicznie wyjaśniła, dlaczego ten ruch ma związek z naszym wiekiem, wiekiem biologicznym. My to wiemy, że ruch, wiemy, że te warzywa i owoce, tak. Ale to jest takie... trochę nudna recepta, że my ciągle oczekujemy tych suplementów, suplemencików magicznych, jakichś zabiegów rodem nie wiadomo z czego, czy już nie chcę reklamować różnych głupawych pomysłów na to, ale jakoś nie potrafimy przyjąć tej podstawowej zasady. Ale dobra, to wiemy. Ja czekam cały czas na te tabletki. Macie czas, pani profesor, do mojej 40, ale chciałam panią zapytać, czy nie kusi panią czasami, jak podajecie te środki myszkom, żeby samej troszeczkę tak łyknąć? Ależ oczywiście, że kusi. Okrutnie kusi. Natomiast problem jest taki, wie pani, że to nie jest powiedzmy kurkumina, bo my się zajmujemy też kurkuminą i ona też ma właściwości senolityczne i kurkuminę mogę łykać dowoli, kupić ją wszędzie. Natomiast do tych środków należą na przykład związki przeciwnowotworowe, które trzeba kupić na receptę. I tylko osoby chore mogą... I tu jest ten problem. Ale może to i szczęśliwie, wie pani, bo tak to wszyscy zaczęlibyśmy łykać i mogłoby to się skończyć tragicznie, natomiast potrzebne są badania kliniczne. I te badania kliniczne są już prowadzone. Tylko, że tak, to jest bardzo trudno prowadzić badania kliniczne, jeśli chodzi o starzenie, dlatego że wszyscy mamy w głowie, że starzenie to jest taki normalny, naturalny proces i to nie jest choroba.
i żadna agencja nie pozwoli na badanie leków, które działają przeciwstarzeniowo, a nie działają przeciwko jakiejś chorobie. To jest naprawdę olbrzymi problem i o ile ja jestem świadoma... To może jest kwestia sformułowania wniosku? Nie, to nie jest kwestia sformułowania wniosku, bo dlatego, że lek musi być ukierunkowany na chorobę. Lek nie może być przeciwstarzeniowy, bo lek przeciwstarzeniowy ma działać w ten sposób, że jesteśmy młodsi, sprawniejsi po zażyciu tego leku, nie chorujemy na takie choroby. I zresztą to są badania bardzo długofalowe, prawda? Efektu starzenia nie można badać błyskawicznie. To się nie da zrobić w ciągu roku czy w ciągu dwóch lat, bo to trzeba obserwować człowieka, czy te choroby, które by się pojawiły, nie pojawiają się, to muszą być duże grupy ludzi i tak dalej, ale prowadzone są. No ale mówi tak, pani, że są badania kliniczne. Prowadzone właśnie ze związkiem, który nazywa się metformina. Jest to związek przeciwko cukrzycowy i wiele osób bierze ten związek przewlekle, bo to tak działa. Natomiast badania laboratoryjne i badania na tych osobach, które mają insulinozależność i cukrzycę drugiego typu, wskazują na to, że ten związek działa odmładzająco. To znaczy on nie tylko zapobiega właśnie insulinooporności, ale też efektem ubocznym, takim wspaniałym, paniom się zawsze to podoba, chociaż nie u wszystkich to działa, jest na przykład utrata kilogramów. A poza tym w ogóle odmłodzenie organizmu. I ten związek jest w badaniach klinicznych, ale one zaczęły się kilka lat i jeszcze kilka lat musimy poczekać na wyniki. Natomiast są też badania kliniczne prowadzone, jeżeli chodzi o inne senolityki. I takie badania kliniczne, wyniki były już opublikowane. Badano osoby, które są śmiertelnie chore na obturacyjne zapalenie płuc. To jest taka choroba rzeczywiście śmiertelna, nie ma na nią lekarstwa i podawano tym osobom senolityki, ale co można było zrobić? Można było tylko sprawdzić, czy te osoby troszeczkę lepiej się czują, mają jakieś polepszone parametry, czy mają trochę więcej siły, czy więcej kroków zrobią, bo to są olbrzymie trudności z oddychaniem i tyle można było wykazać i to się udało, że rzeczywiście te parametry są poprawione, natomiast są też badania negatywne, które na zwierzęta tak były bardzo obiecujące, to znaczy prowadzono takie badania na myszkach, którym uszkadzano staw kolanowy, wtedy pojawiały się tam stare komórki i podawano właśnie domiejscowo wtedy senolityk i te komórki stare znikały, w ich miejsce pojawiały się nowe komórki macierzyste śliczne, które odbudowywały kolano, likwidowały ból u myszki, to bardzo obiecujące, to takie badania kliniczne na ludziach się nie powiodły, to znaczy ludziom z wyrodnieniem stawów kolanowych, podawano senolityki i okazuje się, że one nie zadziałały, więc to jest też taka bardzo bolesna nauczka po raz któryś już, że mysz to nie człowiek, prawda? Że co byśmy nie myśleli, co byśmy nie chcieli, jakbyśmy tej myszy genetycznie nie modyfikowali, to ona jednak nie jest człowiekiem. Tak. I ja też zawsze z pewnym bólem serca słucham o tych eksperymentach na myszkach. One mają, zdaje się, czasami w niektórych miejscach mają swoje pomniki, bo to faktycznie... Tak, bo należą im się te pomniki, ale bez nich nauka nie mogłaby iść do przodu tak bardzo. Naprawdę trzeba, no nie można zaczynać badań od człowieka. Oczywiście można badać pewne procesy w hodowli, tak jak powiedziałyśmy, i dużo rzeczy się robi, natomiast to organizm człowieka jest tak niezwykle skomplikowany, jest tyle czynników, które współdziałają. Ja czasami sobie myślę, już taką mam smutną refleksję, że po prostu już nie tylko ja ze względu na wiek, ale już w ogóle naukowcy nie są w stanie ogarnąć tego wszystkiego, tych wszystkich danych i tu potrzebna jest sztuczna inteligencja, która by nam pomogła i pokazała, jak to wszystko działa, bo my badamy tylko pewne rzeczy wyrywkowe, takie ograniczone. Ja też wiem, że są takie pomysły, żeby między innymi dzięki sztucznej inteligencji właśnie móc ograniczyć te badania na zwierzętach, tak, tworząc takie modele. Byłoby super, gdyby można było właśnie maksymalnie ograniczyć te badania, ale o tym kiedyś indziej w Radiu Naukowym. Pani profesor, ale chciałabym zrozumieć jedną rzecz. Powiedzmy, że semolityki przejdą badania kliniczne i okażą się bezpieczne, będziemy wiedzieli, jak dawkować, jak tego wszystkiego używać, żeby właśnie już powiedzmy ta 40 biologiczna była zachowana przez jakoś tam dziesięciolecia, czy bardzo powoli przynajmniej ten proces starzenia by zachodził. To dlaczego w zasadzie miałaby dalej funkcjonować ta granica 120 lat? Co takiego miałoby się wydarzyć? A ja nie wiem. A to naprawdę nikt nie wie.
po prostu ja dlatego wspomniałam o tej sztucznej inteligencji, bo może ona by nam pomogła to zrozumieć. Bo nie wiem, ale wie pani, ponieważ ta granica istnieje i wszyscy jesteśmy jej świadomi, na razie nie umiemy jej nawet mentalnie przekroczyć, dlatego myślimy o tym, żeby po prostu wejść w mariaż z komputerem, z robotem i żeby przedłużać życie poprzez to, że przeniesiemy nasz mózg do maszyny i już, no bo... Nie, to mi się, w ogóle mi się to nie podoba, wie pani, ja bardzo lubię swoją cielesność, jedzenie, takie rzeczy na przykład. Samo myślenie to jakoś byłoby mi trochę za mało. Myślę sobie też, że chodzi nie tylko oczywiście o długość, ale właśnie o jakość tego naszego życia. Pani profesor, niesamowite pani przedstawia wizje i też nie takie odległe, to jest niezwykłe. Chciałam jeszcze na chwilę wrócić do tego, żebyśmy zrozumieli, jak wygląda to nasze starzenie się tu i teraz i tu i teraz, co możemy z tym zrobić, żeby właśnie maksymalnie je spowalniać. Czy to jest tak, że my się starzejemy w naszym ciele równomiernie, czy różne tkanki starzeją się w różnym tempie, różne organy w różnym oczywiście, tempie? Oczywiście, że to jest, wie pani, to jest wszystko przypadkowe, ponieważ starzenie już, mówię, nie ma żadnego programu, nie ma żadnych genów starzenia się. Ja jeszcze tutaj zrobię taką małą dygresję, ale muszę zrobić, dlatego że brałam udział i wielu naukowców brało udział w olbrzymich badaniach europejskich na całym świecie, prawda, stulatków, ludzi długo żyjących w poszukiwaniu genów starzenia czy genów długowieczności. To się nie udało i w związku z tym właśnie taki jest olbrzymi zawód, ale dlatego, że to wszystko jest bardzo przypadkowe i podatne na wpływ środowiska wewnętrznego, zewnętrznego, ja mówię, proces starzenia. I dlatego, dlaczego jedni się starzeją inaczej niż drudzy? Dlatego, że u jednej osoby najpierw starzeje się głowa, następuje demencja, ciało fizycznie bardzo jest sprawne, ale głowa już niesprawna. U kogoś innego zaczyna starzeć się bardzo szybko wątroba i tutaj przestrzegam wiele osób, dlatego że coraz więcej jest przypadków niealkoholowego zapalenia wątroby. To jest też związane ze starzeniem się wątroby, a to jest związane z naszym z otłuszczeniem, chyba tak, też prawda? Z otłuszczeniem, to jest prawda? Zdecydowanie wielki problem i tutaj pilnować trzeba bardzo diety, żeby nie dopuścić do tego otłuszczenia. Czyli niektórzy będą mieli najpierw starą wątrobę, inni się zestarzeją nerki, ktoś będzie miał pomarszczoną skórę, ale w środku młode serce, więc to jest w ten sposób, starzejemy się bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo nierównomiernie i trudno powiedzieć, jak to... W jakiś algorytm to trudno ubrać jest, prawda? To bardzo dużo zależy od też naszych rodziców, od tych metylacji, czyli epigenetyki, od stylu życia, od sposobu jedzenia. Ja wiem, pani mówi, że to truizm. Ja też wiem, że to truizm, że trzeba się ruszać i że trzeba pościć i że... Nie, tylko że... Nie, ale ja go popieram, tylko, tak, tylko wiem że po prostu jakie są reakcje. To nie jest tylko takie zdroworozsądkowe myślenie, to nabrało bardzo wielkiej wagi naukowej, jest bardzo dużo dowodów naukowych, bardzo dużo stoi za tym mechanizmów molekularnych i komórkowych, które mówią o tym, że to co jemy jest niezwykle ważne i to co robimy, jeszcze nie mówiłyśmy tutaj, a jest olbrzymia kwestia mikroflory naszej, jak mikroflora wpływa na nasz stan zdrowia i starzenia. Mikroflora bardzo mocno zależy od sposobu odżywiania, a to jest taki naprawdę organizm, organ, narząd niemalże, ta cała mikroflora w naszym ciele odkrywana. Odkrywana w ostatnich latach, prawda? Na starzenie. Tak jak mówię, genów nie znaleźliśmy. Okazało się, że starzenie jest związane z metylacjami, czyli z epigenetyką. Okazuje się, że jest mikroflora. Okazuje się, że komórki się starzeją i dlatego my się starzejemy i że można wpływać. Organizm człowieka jest tak skomplikowany, że za 5 lat na przykład może się okazać, że to wszystko nie ma racji bytu, że jeszcze pojawia się coś, co jest ważniejsze od tego wszystkiego. To jest rozwój nauki, na tym właśnie polega, że nie możemy niczego powiedzieć na zawsze, na stałe. Po prostu to jest proces bardzo, bardzo dynamiczny.
na stan obecny wiedzy, jak to zawsze mówicie. Ja wiem, że ludzie się denerwują, bo mówią, o, naukowcy mówią, jedźcie witaminę C, nie jedźcie witaminy C, bo powoduje nowotwór. No to co my mamy robić? Czy wy wiecie, co wy mówicie? No ale tak to wygląda. Tak wygląda postęp w nauce, że przybywa. No to jest właśnie uczciwe. Dalej. Mówię to, co wiem w tym momencie. Tak. Powiem pani, że niewiele jest rzeczy, które mnie bardziej denerwują niż takie komentarze, jak na przykład się komuś mówi, hej, rzuć palenie, bo to jakby nie jest zdrowe, albo przestań tyle słodzić, albo możesz nie polewać sobie obiadu taką toną tłuszczu, a ktoś wtedy wzrusza ramionami i mówi, na coś trzeba umrzeć. No ja jednak uważam, że można umrzeć lepiej albo gorzej i w pewnym stopniu jest to od nas zależne właśnie, czy będziemy w dobrym zdrowiu do późnych lat, czy jednak możemy paść ofiarą właśnie różnych chorób, na które częściowo mamy wpływ. I jasne, że bywa tak, że nowotwory dopadają zdrowego, no młodego sportowca, tak, powiedzmy. Tak. Wiemy, że tak jest. Ale jednak statystyka pokazuje, że możemy ograniczać chociażby właśnie ryzyko takiej trudnej bardzo i często śmierci bolesnej. No więc już tak poważnie trochę się zrobiło, ale myślę, że warto czasami tak o tym pomyśleć. To pani profesor, taki mały katalog porad w takim razie. Jak zadbać o siebie, żeby jak najdłużej być względnie młodym, żeby te nasze organizmy były jak najdłużej młode? To już wiemy, że ruch. I to nie jest od razu zdobywanie korony ziemi, prawda? Tylko właśnie chociażby te słynne spacery, trochę wykpiwane, ale one są naprawdę bardzo dobre. One są bardzo dobre. Wie pani, znaczy jeszcze taka dygresja, jeżeli mamy chwilę czasu, gdyby... Mhm. Ja wiem bardzo dużo na temat starzenia i tak nawiązując do tego, co pani powiedziała, żeby tego tłuszczu nie leć i tak dalej, to wszystko jest prawda, tylko psychika człowieka jest bardzo skomplikowana, mamy też do czynienia z uzależnieniami i to jest ten problem, bo my możemy sobie tutaj mówić, natomiast to, co w praktyce, to jest nie tylko zależne od naszego stanu wiedzy naszego i prawda, silnej woli, ale też jest to bardziej skomplikowane. No ale zakładamy, że wszyscy mamy silną wolę i że wszyscy wierzymy naukowcom, to przede wszystkim trzeba rzeczywiście się ruszać, być aktywnym intelektualnie, jak najwięcej, prawda? Starać się o rozwój naszych komórek nerwowych. Czyli co, szarady, krzyżówki, jeden z dziesięciu, a co kto lubi? Jeden woli szachy, inny woli powieści kryminalne, ktoś lubi krzyżówki, niech to cokolwiek będzie. Poza tym uważajmy na jedzenie. Posty są fantastyczną rzeczą, naprawdę okresowe posty. Ludzie wymyślili, jeszcze nie znając tej wiedzy, natomiast one świetnie robią, dlatego że uaktywniają autofagię, czyli oczyszczanie komórek, prawda? Ale z tym też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, prawda? No, nie wolno głodować, absolutnie, no, ale takie okresowe posty bardzo, bardzo dobrze robią. Higieniczny tryb życia, no, to jest niestety bardzo ważne i tylko mówię, psychika tutaj nam stoi często na przeszkodzie. A pani się do tego stosuje, czy jest dobra w teorii? A no właśnie, cały czas sobie o tym myślę, że ja bardzo dużo na ten temat wiem, natomiast w praktyce jest mi bardzo ciężko. Są to, wie pani, nawyki też związane z dzieciństwem, po prostu pochodzące z dzieciństwa. Są to też takie no, rzeczy, które też w pewnym sensie mamy po rodzicach. Są to sprawy takie, że ja często siedzę 24 godziny przy komputerze, nie mogę się oderwać, nie dlatego, że gram w grę, tylko dlatego, że mam problem naukowy do rozwiązania, a wiem, że co godzinę powinnam iść i poruszać się. No właśnie, to jest to nic. Tabletka, błagam. Ja też jako naukowiec proszę o tabletkę. Myśli pani, że się pani załapie na tę rewolucję farmakologiczną? Nie, ja się już nie załapię, ale pani się załapie i moja córka i mój syn się załapią. Może się pani załapie, wiadomo, coś przyspieszy, teraz jest tyle, może pieniędzy pójdzie w naukę, może świat się zorientował dzięki pandemii, że jednak naukowcy to są nam potrzebni i warto by inwestować. Tak, ale wie pani, z drugiej strony prestiż naukowca tak jakoś maleje, ale to nie ma znaczenia, to nie ma wpływu. Byle byłyby pieniądze na badania, to rzeczywiście nauka. To po prostu jest rozpędzone i to pójdzie. Może się jeszcze rzeczywiście załapie, to wtedy spotkamy się za 10 lat i ja powiem, że czuję się jak 40-latka, a pani powie, że też czuję się jak 40-latka.
Fantastycznie, tego Pani i sobie życzę i wszystkim naszym słuchaczom, słuchaczkom Radia Naukowego serdecznie. Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani bardzo. Profesor Ewa Sikora z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję Pani profesor. Idę sobie przyszykować jakiś zdrowy obiad. Posiłek. Tak, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Powiem Wam, że po tej rozmowie było mi jakoś tak ciepło na sercu i dużo w niej, w tym sercu było nadziei. Mam poczucie, że to nie było tylko spotkanie dziennikarki z badaczką, ale przede wszystkim spotkanie dwóch osób, które jak chyba każdy marzą o długim życiu w zdrowym ciele. Dziękuję Pani Profesor raz jeszcze za tę szczerą i ciepłą rozmowę. Tradycyjnie napiszcie, co o niej uważacie, co było ciekawe, które może wątki chcielibyście pociągnąć dalej. Najlepiej napiszcie, w jakim ciele chcielibyście trwać przez dekady czy dwudziestolatka. Ja właśnie mówię, że niekoniecznie. 30-latka, 35-latka, może 40-latka to jest mój typ. A może właśnie Wy wolicie 50-letnie ciało, może to jest takie fajne ciało. Napiszcie w komentarzach na Facebooku, YouTubie. I napiszcie maile do mnie kontakt@radionaukowe.pl. A na koniec motto z pana Kleksa. Pamiętacie piosenkę Suszyć, skruszyć? Piotr Frączewski śpiewa tam takie słowa. W poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku, liść pokrzywy, ziele bratka, pieprz prawdziwy, pestki z dyni i borówki, a do tego sok z makówki, owoc głogu, dzikiej róży i tymianku liść nieduży. Zsuszyć, skruszyć, zmielić, zważyć, podgrzać, zalać i zaparzyć. A gdy wywar jest gotowy... To po rozum pójść do głowy, nie próbować się wylać, nie pić, tylko słońcem się pogrzebić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegajcie i w ruchu wypoczywajcie. Do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!